strzelisz, poszedł sam tego fałce. No nie... A dobra, też Hermano, już myślałem, że Dawid ma tartagli, taki no cudownie. Spokojnie, to jeszcze nadejdzie, to jeszcze nadejdzie. No co, April? Problem? No nie no, w twoim przypadku nie ma problemu, problem był jakby Dawid ją miał. No tak, w moim przypadku nie ma problemu, bo ja rzeczywiście na streamie nie flexowałem. I wszystkimi moimi SSR-kami, jakie miałem. Czasem ja nie mogę się niczym czy pofleksować. Jak to, nie masz przecież pięciokrotką Barbary? Mam, no i co z tego. Ale nie mam pidełka. Dawid, chodź do Asenoida, tu mnie wiedźmiesz też. Moment, robię zagadkę dla Dawida. A ty się tam dalej, dobra, mam moment. Już idę. Okej, to gdzieś jeszcze powinny być inne kostki, z tego co pamiętam. A, drzwi. A tą zagadkę, ja ich nie ogarniam w ogóle, tej zagadki w ogóle. Te zagadki, z tego co pamiętam, polegają na tym, żeby wszystkie kostki się świeciły. Tak, tylko że pomimo tego faktu dalej nie... ten... nie zrobiłem ich. A już miałem te kostki świecące się wszystkie naraz, tylko gdzieś musi być jeszcze jakaś kostka w takim razie. Okej, tutaj jest jedna, tutaj druga, może tutaj? Tutaj trzecia, tutaj czwarta i piąta. Musi być jeszcze co najmniej jedna gdzieś. Dobra, jebać bossa, idziemy na kostki. No przepraszam, kostka to boss. Nie takie kostki. W jakichś innych kostkach mówicie. Ja zagadki wina zumie. Okej, czyli nie walczymy z kostką? Nie. Będziemy walczyć, tylko daj nam chwilę. Okej, da, też wiem jak się tam dostać, moment. Ja też. Bierzemy kajaka i do boju, robimy most. Tak samo jak ja robiłem na streamie mosty do Inazumy. Kiedy robimy bossa? Teraz walczymy. Normalni przeciwnicy też się liczą jako boss, w szczególności ci na Zoomie. Sentiency. To spoko, bo ja w sumie tak... Ta kostka nie jest znowu jakaś trudna, patrz na to, że mamy Razora, ale by się przydały jeszcze osoby mi inne. Ja tam Kokomi nie mam, więc krzanić tą kostkę. Nie ma tak samemu walczyć z kostką, poprawiam. A ty tego nie robisz normalnie? Robię, ale tak jest cztery postacie, a nie jedną. Ja jeszcze robiłem jedną postacią. Ja jeszcze robię jedną postacią. Dobra, Dawid, macie mojego ulta, Freje. Nie musisz panować. Ten. Masz piorunem w dupę. Tak, umarł od strzału w piszczel. Może od strzału w kolano, chociaż nie, to nie Skyrim. Chodźmy na Meduzę teraz. Chodźmy na Meduzę. Chodźmy do Jura, bo się już... Nie, no razem sobie bardzo dobrze. Nic nie mówię. Patrząc na to, że nie mam healera, to w sumie nie jest najgorzej. Jakiś lampion czy coś. Muszę ulepszyć tą Sarę. O, zginąłem, jak cudownie. No. Także ten. Ale jak to? Przecież dobrze ci szło. No właśnie. Szło mi dobrze, ale cóż, no zginąłem. A co kłamywałeś. Dobra. To oczywista. Dobra, to wy nie poszliście. Pan dla tego pana. To wy tu stwierdziliście, że jemy kłamie. O, jeszcze wszyscy przeciwko mnie, jak widzę, klasyk. No właśnie, no oczywiście, że tak, a czego cię się spodziewał? Nie, w sumie niczego. Zaraz cały winny. Ki się skierował do środka, potem aktywujesz to i lecisz do drugiego. I wtedy odblokowujesz tą kapliczkę tutaj z tym itemem. A. Tam tutaj. Hmm. I na Zoomie są takie cztery. Mam problem z jedną, ale nie odpalę tamtego challenge'a bodajże, więc no. To czekaj, zaznaczę to. No, ale wiesz co, nie. Tu musisz znaleźć NPC-a, on jest bodajże przy Kokomi. I ona wtedy cię prosi o to. A. Ale chodźmy na bossa, bo tylko najpierw wezmę tego elektrokulusa. Dobra, więc co, robimy to, znaczy cztery, trzy, cztery, pora umierać. Pora umierać. Open the chest, po prostu, żeby tam dostąpić. Czy wiesz, co się... My pójdziemy na tego cholernego bossa. Kiedyś tam pójdziemy. Pójdziemy, tylko że... Ja nie mogę z waszego stylu rozgrywki, matko bosko. Leżysz, kurde. Znacie mojego standa wilka. Fakt, że drugą moją ulubioną postacią w tej grze jest postać, która jest wyznawcą JoJo. Kurde, to jest taka ironia. Widzisz te jak są zbugowane? Jak ruszają, jak ta jedna noga im się zawiesza u góry? Wiedźmisz? Miesz? Ja. Yeah. Ta gra jest cholernie zbugowana. Ja. Yeah. Ta gra to jeden wielki bug. Ale co, nie szkodzi ci, nie przeszkadza to w graniu w nią, nie? No, przepraszam, Wiedźmiarz jest mistrzem w bugowaniu gier, to jemu to robi content. I dobiję go ultem. Teraz dobiłem. Chyba ja dobiłem. Nie, ja dobiłem. Ja dobiłem. Dobra, chodźmy na bossa teraz. Teraz chodźmy na bossa.
Wow. Jeszcze 5 skrzynek po roze 4 challenge'ów i 20 zbierania ten kostek? Nie. Teraz idziemy otwierać domainu. Jeśli będzie w pobliżu jakiś ważny... No tutaj jest idziesz? Domain. To jednak tak, fakt. Main jest ważniejszy, dobra, idziemy do maina, fakt. Idziemy do maina. O, wodorosty, wezmę sobie. Bosko. W tym czasie już bym 3 bossy zdążył zrobić. Może... byśmy, nie wiem, poszukali gdzieś czegoś. Ja bym powiedział, co moglibyśmy zrobić, ale wy już stwierdziliście 3 razy, że nie. Ruszajmy na kostkę, bo Igor już nie wytrzymuje. Nie wierzę. Powiedzieli, żeby dobić ruszać kostkę, na kostkę. Muszę, bo się uduszę. Chyba, że idziemy do skrzynki, które jest na tym tej drewnianej platformie. Jestem za. Już biorę kajaka. Nie, chyba sobie pójdę w drugą stronę i pozwiedzam świat, co Dawid odkrył. To chodźcie wodną skrzynkę w takim razie, olać. Dawaj, buduj most. Bierę cię. Igor, chodź tu się leczyć, a nie. Mój razor jest zdrów. Nie bać kajaka, Chungus lepszy, tak. Czekamy na Chungusa. Chungus. Bo przynajmniej jego nie shipują cały czas z D-Lookiem. I każdym innym. A najbardziej z D-Lookiem. Nie mam pojęcia, dlaczego ship K-Look istnieje. Bo fandom. O, świetny most. Tak trochę się rozpadł. I wiele D-Looka. Znaczy jakiego D-Looka kajak. Boże, ty masz D-Looka? Weź oddaj. Nie mam, niestety nie mam. Nie. Albo nie, mam pomysł. Niech chociaż się na coś przyda. Właśnie. Oho, ciekawy most będzie. Zajebisty. O, tak chyba ten most nie wyjdzie. Zajebisty most. Boże. Most dla jednej osoby. Aha, nie rozpadnie. Mogę teraz zmienić, bo Dawid się nawala. To jest to ten, to jest uznawany jako... Alo, jesteś bardzo użyteczna. A, żebyś wiedział, że jest. Czy właśnie Szogun zginęła? Nie. Tak, zginęła. Tak. Ja tu umieram, przyjaciele. No, idziemy do ciebie. Najlepszy mostem ever. Dawid, Dzięki, wiesz. Chyba, Alo, jesteś bardzo użyteczna. Aha. Budowanie mostu, pozdrawiam. Jebać to płynę. Dawid, po prostu musiałbyś zobaczyć budowanie mostu w stylu Aloy. Idę właśnie w takim razie. Już skończyliśmy się bawić. Pozdro. Leżeć! Grzeczny Fatui. Znaczy, chociaż nie, to nie jest Fatui. Gdzie wy jesteście? No tutaj, gdzie zginęła Szogun. Czy wiesz, że dotarliście i czyścicie wszystko? No prawie, bo został jeden mag elektryczny. Użyj tej swojej łuczniczki, żeby się na coś przydała i tego maga zestrzelę. Ja tam nie zamierzam iść. Jeszcze okay. Wybił drugi raz, a teraz zareagował. Uj, z tym idę do niego. Ja się naparzam. Idę go wyjaśnić. Rozumiem, że Alo jest przydatna w robieniu mostów, tak? Mówicie. Bardzo, absolutnie jest przydatna. Co nie wiedziałeś, że Alo jest bardzo przydatna w robieniu mostów. Aha, a żebyś wiedział. Trzeba postać do robienia mostów. Razor, jesteś... Lepsze niż kajak. Rzut granatem lodowym. Podoba mi się, w jakim miejscu stoję. Ja się pięknie zgnieczował. Ale Boże. Co my robimy? Gra ptasina. Podoba mi się fakt, że ja praktycznie stoję koło tego maga i on i tak jest sfokusowany na tobie. Jeszcze nie. Nie mogę zmienić teraz party, co nie? Nie mogę, bo... Poczekaj, to nie tak, że chybiam. Po prostu ta barykada ma chujowy hitbox. A, świetnie, jeszcze sobie beczkę zniszczyłem, pozdrawiam. Ta barykada ma tak okropny hitbox, że nie wiem. Co to za hitbox? Boże. Razor, nie spadaj mi. Weź to może zacznij streamować czy coś. Nagrywam to cały czas, kiedy zaczęliśmy w to grać. Będziesz miał choć szkodę na YouTubie. Może. Dawid, gdzie ty jesteś? Na 60 HP. Nawes! Hej, synek. Płynę z moim poziomem pierwszym, Aloy. Co? Gdzie on? Chwila. Z tamtej strony. A tutaj jesteś! Ale czemu mostu nie robisz? Czekaj, synek, ja ci pokażę, jak się robi mosty dla pana starosty. Kurwa, z echem. O my god. Mamy Team Aloy. Padłem na świetny pomysł. Team Aloy kontra ten Oceanoid. Wiesz co, nawet weź lepiej zgin. Zrespiło mnie na wejściu do tego, czego nie mogliśmy otworzyć. Gdzie on jest? Aha, tu jest. No spójrzcie na mapę. Widzę. Zauważyłem.
pięknie. Respiło mnie tam, gdzie nie mogliśmy dojść. I to się liczy dalej jako woda. Miejsce, w którym jestem, miejsce, w którym jestem, powinno być zapełnione wodą. A później po zagadce miało to być wszystko wypompowane. Tylko problem jest taki, że tego nie wypompowaliśmy. I liczy się to, jak ja strzelam, to liczy się to, jakbym był pod wodą. A kurde, nie ma to żadnej wody. A, Aloy, no, nie. Spójrzcie, po okay, prostu popatrzcie. Kurwa, czemu jestem koło Dawida? Chciałem koło Wiedźmiarza być. No graj, spójrzcie na mnie. No kurde, chciałbym spojrzeć, tylko ten, nie mam je tam. Czemu ta barykada jest nieniszczalna, powiedzcie mi? Bo nas nie wiem, bo to barykada. Dobra, wywalony z nim. Idziemy na kostkę wodną. Jestem wkurzony. Zobaczcie tą moją alej. I fajnie, teraz jestem pod wodą. To się tepnij. No, pokażę wam o to, jak się buduje mosty Aloy. No dobra, patrzcie i podziwiajcie. Tak się oto właśnie robi most w stylu Aloy. A fajnie, nawet nie potrafi dobrze strzelić. Fajny most. Czekaj, pomogę ci. Dawaj, przełaź. Gdzie ty żeś wyleć? Co? A ci pomagam, post. Co mam pierdzielane w tej grze, to nie, dobra, ja już mam dość, ja już idę na kostkę. Nie wierzę. Nie. Nasze budowanie mostu sprawiło, że on chce w końcu iść na kostkę, nie wierzę. Razor, chodź. Jebać się, Aloy, idziemy na kostkę. Chodźmy, Razor, Boże. W końcu powalczę na z kostką. Kurwa, bierzcie pyrobosa na hydrobosa. Bierzcie pyrohillera na hydrobosa. No, czysta IQ. Time to go. Ja troskę. Kurwa, on się hiduje. No bo nie rozwaliliśmy tych gumy. Jednego? Co ty się odpada? Nie pytaj, co się odpierdziała. Rozwalamy sobie kostkę. Tak długo ją przedłużaliście, no to proszę, rozwalamy ją chwilę. Hermano, XZ. Co oznacza po hiszpańsku brat. A wziąłem babkę. I tak, ja doskonale wiem, że to się czyta El Hermano, ale chuj, z tym El Hermano brzmi śmieszniej. No właśnie. Ha, jest nieme! Ha, w języku hiszpańskim jest nieme, kurwa! Jest nieme! Oj, już musiał przyznany. Spokojnie, na jednym serwerze odpresowany już jedna osoba mi to chciała wytykać, ja powiedziałem, że przecież wiem tylko tak babeki mówię. You have 23 hours before the pills drop. Let's hit the fucking nerve. Now get out of my fucking sight before I piss on your toe. Tappingi snapki, po prostu arcydzieło. Dochodzimy teraz na elektro-ocenaloida.